Cześć, korzystając z tego, że do targów Eurobike jeszcze parę godzin, chciałem Wam opowiedzieć o tym, że 26 sierpnia w Zbuczynie odbędzie się kolejna edycja wyścigu pod kryptonimem Twarda Skóra. Na dwóch dystansach 212 i 109 km będzie można się przejechać po specjalnie przygotowanej trasie w powiecie siedleckim. Start jest w Zbuczynie, zresztą wszystkie informacje i możliwość zapisów znajdziecie na stronie www.twardaskura.pl. A ja chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak 7 maja, korzystając z ostatnich zimnych dni, pojechaliśmy objechać tą krótszą trasę wyścigu. Bardzo fajni ludzie to organizują, widać, że mają rowerową zajawkę. Wyścig będzie bez napinki. Przewidziane są nagrody, ale nagrody zdobywa tylko kilku, a bawią się wszyscy startujący. Zdaje się, że miejsc jest około 300, a zapisane jest już ponad 120 osób, jak dzisiaj patrzyłem. Także jeżeli myślicie o tym wyścigu, to pewnie warto się zgłaszać jakoś już w miarę szybko. Można dojechać na przykład z Warszawy rano przed startem, także nie trzeba nocować i tak dalej. Trasa prowadzi przez malownicze, to jeszcze chyba jest Mazowsze, chociaż już na granicy z Podlasiem i tam były dyskusje, czy to już jest Podlasie, czy jeszcze nie. Bardzo ładna zabudowa, można zobaczyć trochę takich polskich opłotków, a jednocześnie spędzić czas, trochę się pościgać, trochę pojeździć z zakręconymi na tym samym punkcie frikami. To ładne czerwone z tyłu to OSP? Tak. Eleganckie. A czemu nie ma tabliczki jeszcze nie oddane? Chyba budują. A tutaj pan Wójt mieszka w tym domku ładnie. Pisowo ładnie. Tym białym. Zielony stary ładniejszy. To jest tak. Wiesz co? Odtąd Hubert jest w tamtym półtora roku. A skąd nazwa na wyścig Twarda Skóra? Od skóry tego, co Tomka skóry, od tego chudego, co mówisz. Bo on pierwszy, słuchaj, objechał powiat dookoła. Objechał co? Obiegu? Nie, objechał. Objechał Hubertem zwykłym. I opisał to na blogu i potem tak gadaliśmy, co by tu zrobić, żeby, wiesz, zrobić jakąś taką imprezę ogólnopowiatową. No i wyszło. Kasiu, czy masz pompę? A czemu się nie sprawdziłaś na starciu? Była stacjonarna pompka duża z manometrem. Chciałam zagadać do króla. Naprawdę? Fajnie, to teraz musi alaczka. Wójt gminy ma naprawdę dużą pasję do roweru, mimo że sam ma taką może trochę mało kolarską sylwetkę, to jeździ, startuje, sam też bierze udział. Myślę, że warto to wykorzystać, że są miejsca w Polsce, gdzie ludziom się chce, gdzie organizowane są dla nas, dla kolarzy, fajne imprezy, gdzie kolarze czy rowerzyści nie są traktowani jako główni wrogowie publiczni, tylko jednak przyjmowani z otwartymi ramionami. Impreza ma zacięcie sportowe, w nazwie ma wyścig, chociaż ja myślałem, że bardziej odpowiedni byłby tutaj pewnie termin ride, bo myślę, że to fajne miejsce i fajna okazja, żeby na przykład przejechać się parami albo wręcz z całą rodziną, chociaż trzeba sprawdzić, od jakiego wieku tam są uczestnicy dopuszczeni. Bardzo dobrej jakości asfalty, chociaż miejscami odsłonięte i trochę wiało, jak myśmy testowali trasę. Zobaczymy, jak będzie z pogodą w dniu wyścigu, czy będzie łaskawa, czy będzie taki upał chociażby jak dzisiaj i bez żadnego wiatru, czy jednak będzie na przykład wiało w pyski, trzeba będzie orać. Tak czy siak, macie do wyboru dwa dystanse, 109 i 212 km. Jak ktoś się nie czuje na siłach na 212, to myślę, że nie ma się co porywać, że to 109 w zupełności wystarczy, żeby zobaczyć kawał fajnej Polski, żeby poczuć ten klimat, żeby się przejechać, żeby, jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to spróbować, jak smakuje takie kolarstwo na serio wyścigowe. No i tyle, zapraszam Was serdecznie, pod filmem znajdziecie link do Facebooka, link do strony, gdzie możecie się
zapisywać i znajdziecie tam wszystkie informacje dotyczące wyścigu. Przy okazji z ciekawości chciałem was zapytać, gdzie wy szosowo planujecie startować w tym roku, bo tak sobie myślę, że może też bym się gdzieś przejechał, ale poza jakimiś dwoma, trzema największymi tytułami w Polsce typu Majka Days albo coś takiego, to niewiele, czy wyścig Tomka Marczyńskiego, to niewiele przychodzi mi do głowy. Może znacie jakieś fajne, godne polecenia imprezy, to śmiało wrzucajcie je w komentarzach, żebyśmy wszyscy mogli sobie podejrzeć, popatrzeć i może wybrać coś dla siebie. Dzięki za obejrzenie tego wideo, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, a ja już zmykam przygotowywać się na targi Eurobike. Nie było mnie tutaj pewnie z 10 lat. Wcześniej jeździłem co roku przez dekadę. Zobaczymy, co tu się zmieniło.